Cześć, ja nazywam się Marek Łuczma i witam Cię w 14 odcinku mojego podcastu kryminalnego pod tytułem Akta Zła. Z racji tego, że większość osób słuchających podcastu to osoby bez subskrypcji, to zachęcam do subskrybowania kanału. Jest to dla mnie bardzo znaczące w promocji podcastu. Z góry dziękuję. W dzisiejszym odcinku poruszymy sprawę retro, której to wydarzenia rozegrały się ponad 100 lat temu w stolicy Węgier, Budapeszcie. Grasował tam do samego końca nieuchwytny morderca, znany jako Béla Kiss. Kim był i co nim kierowało? Zapraszam do wysłuchania jego historii. O jego dzieciństwie nie wiadomo zbyt wiele. Wiadomo jedynie, że przyszedł na świat 28 lipca 1877 roku w miejscowości Isaac. A jako dorosły już 23-letni mężczyzna przeprowadził się do małego miasteczka o nazwie Cinkota, położonego niedaleko Budapesztu. Kiedy nadszedł czas na wybranie zawodowej ścieżki, wybór Kissa padł na potrzebny w tamtym czasie dział, jakim było blacharstwo, a wykorzystując fakt bycia samoukiem, postanowił tego zawodu z powodzeniem wyuczyć się samemu. Z wyglądu opisywany był jako przystojny blondyn o niebieskich, przenikliwych oczach, przez co nigdy nie miał problemu z powodzeniem u kobiet. Mimo wielu chętnych na żonę kandydatek, samemu Kissowi nieśpieszno było jednak do małżeństwa. Dlatego też zamiast znaleźć żonę, wolał on zatrudnić pomoc domową, która pomogłaby mu w wykonaniu czynności domowych. Z charakteru był inteligentnym i oczytanym samoukiem, często wykazującym się także wspaniałą myślnością i hojnością. Bardzo lubił też organizować różnorakie przyjęcia w jednym z lokalnych hoteli. Interesował się najróżniejszymi tematami. Najbardziej interesowała go jednak sztuka, historia oraz literatura. A przez szeroki wachlarz zainteresowań oraz sporą wiedzę, pomimo braku jakiegoś wyższego na tamte czasy wykształcenia, był on w stanie jednak przeprowadzić najróżniejsze dyskusje, nawet z najinteligentniejszymi mieszkańcami. Lata mijały, a Kiss żył jak zwykły, przestrzegający prawa obywatel, ciesząc się przy tym spokojem i gromadząc cenne doświadczenie. Po pewnym czasie Kiss uznał, że to już najwyższa pora zmienić swoje miejsce zamieszkania i się przy tym ustatkować. Wynajął więc pokój w Budapeszcie i umieścił ogłoszenie w lokalnej gazecie, w którym to ogłosił, że szuka żony. Podobnie jak w Cinkocie, chętnych na żonę Kissa kobiet było wiele i równie chętnie zaczynały z nim korespondować. Według miejscowych plotek pokój Kissa odwiedzało mnóstwo młodych kobiet, lecz o dziwo nikt nigdy ich nie poznał. Nawet pani Jakubek, pracująca przez wiele lat u Kissa jako pomoc domowa. Jedyne co było wiadome, to, że spotkania szybko się kończyły, a kobiety pośpiesznie opuszczały mieszkanie. Wtem nastał rok 1914, a wraz z nim wybuch I wojny światowej. 37-letni wówczas Kiss, jako w pełni sprawny i gotowy do służby mężczyzna, został więc powołany do armii i wyjechał na serbski front. Dwa lata później, w lipcu 1916 roku, policja w Budapeszcie otrzymała alarmujący telefon od jednego z mieszkańców Cinkoty. Dzwoniący mężczyzna zeznał, że odkrył dowody morderstwa. Jeden z żołnierzy, Béla Kiss, wynajmował wcześniej do momentu udania się na wojnę jego mieszkanie na ulicy Kossuth. Po wyprowadzeniu się Kissa, właściciel zjawił się na miejscu w celu oszacowania stanu mieszkania. Być może było potrzebne przeprowadzenie jakiegoś remontu przed ponownym wynajmem kolejnej osobie. Po dokładnych oględzinach stwierdził, że z samym mieszkaniem jest wszystko w porządku, lecz jego uwagę przykuły tajemnicze metalowe beczki znajdujące się za domem, których wcześniej tam nie było. Zainteresowany ich zawartością mężczyzna postanowił je sprawdzić. Kiedy otworzył jedną z nich, okropny smród, jaki się z niej wydostał, niemal zwalił go z nóg. Przerażony mężczyzna postanowił zostawić beczkę w spokoju i poinformował o dziwnym zapachu swojego sąsiada, który był chemikiem. Ten po zapoznaniu się z zapachem stwierdził, że to typowy zapach rozkładającego się ciała. Ostatecznie mężczyźni postanowili, że na własną rękę nie będą sprawdzać zawartości beczek, a zamiast tego poproszą o zweryfikowanie ich zawartości policję. Sprawę postanowił sprawdzić sam detektyw główny policji w Budapeszcie, Charles Nagy.
Wyruszając do Cinkoty, postanowił zabrać ze sobą dwóch najlepszych detektywów, a kiedy dotarł na miejsce, właściciel domu wyszedł im na powitanie. Niezwłocznie mężczyźni postanowili udać się na miejsce, w którym znajdowały się beczki, lecz na straży stała tym razem pani Jakubek, pomoc domowa nieobecnego Kisa. Kobieta była jednak przeciwna wtargnięciu mężczyzn na teren posesji. Obiecała swojemu pracodawcy, że będzie pilnować jego domu w trakcie jego nieobecności. W tym jednak przypadku nie miała zbyt wiele do powiedzenia. W końcu mowa o samym właścicielu wraz z detektywami policyjnymi u boku. Kobieta zmuszona, niechętnie wpuściła mężczyzn na teren posesji. Kiedy Negi otworzył jedną z metalowych beczek, potwierdził najmroczniejsze przypuszczenia. W środku znajdował się worek z rozkładającym się ciałem, a na jego wierzchu widać było twarz młodej brunetki. Znajdował się tam także sznur, którym najpewniej została ona uduszona. Ciało zostało też zakonserwowane alkoholem drzewnym. Biorąc pod uwagę znalezisko, postanowiono przesłuchać panią Jakubek. Kobieta zeznała, że Kis beczki przyniósł do domu jeszcze przed wojną. Sama była zainteresowana ich zawartością, lecz nie chciała ich sprawdzać na własną rękę. Nie wiedziała, co mogło się w nich znajdować, a wolała uszanować prywatność swojego pracodawcy. Okazało się, że nie tylko ona poza Kisem wiedziała o wspomnianych beczkach. Ktoś zauważył, jak Kis transportował je na teren posesji i wypuścił plotki, że pewnie mężczyzna ukrywa w nich nielegalne towary, jak na przykład alkohol. Kiedy plotki dotarły do policji, na miejscu zjawił się nawet jeden z policjantów z Cinkoty. Pytał o beczki i ich przeznaczenie. Kis sprytnie wykręcił się, mówiąc, że znajduje tam się jedynie benzyna na wypadek wybuchu wojny, a policjant uwierzył w jego słowa i odpuścił sprawdzenie zawartości na własną rękę. Zawartość pozostałych 6 beczek była taka sama. Kolejne ciała młodych, nagich kobiet, a wszystkie z nich pozbawione życia w ten sam sposób. W celu wykluczenia obecności innych ukrytych ciał, postanowiono przeszukać dom i ziemię dookoła niego. I w tym przypadku podejrzenia okazały się trafne. Znaleziono więcej ciał. Część z nich ukryta była w piwnicy, a pozostałe pogrzebane lub ukryte w zakamarkach domu. Każde ciało, tak samo jak pierwsze ze znalezionych, zostało zakonserwowane w alkoholu. Dzięki temu rozkład został spowolniony, a co za tym idzie, wciąż możliwe było rozpoznanie denatek. Biorąc pod uwagę ilość ofiar, detektyw Negi miał do czynienia z największą dotychczasową sprawą w swojej karierze. Musiał więc szybko podjąć odpowiednie kroki i zatrzymać seryjnego mordercę. Natychmiastowo wydał on więc rozkazy armii dotyczące aresztowania Bella Kisa. Następnie przesłuchał jeszcze właściciela domu i sprawdził wszystkie listy oraz telegrafy skierowane do Kisa, które znajdowały się na lokalnej poczcie. Kiedy wieść o strasznym znalezisku policji obiegła miasteczko, szybko trafiła również na strony głównych gazet w Budapeszcie, co nie spodobało się Negiemu. Nie chciał on bowiem, aby Kis dowiedział się w jakiś sposób o tym, że jego tajemnica została odkryta i jest on poszukiwany. Zaalarmowany takim obrotem spraw, mógłby on zbiec lub ukryć się, a tym samym wymknąć się w wymiarowi sprawiedliwości. Dlatego też detektyw Negi uznał, że lepiej będzie póki co skupić się na tożsamości ofiar, rzeczach przy nich znalezionych i dokładniejszym przeszukaniu domu. Być może policjanci mogli coś jeszcze przeoczyć. Jak się okazało, podejrzenie to było strzałem w dziesiątkę. W jednym z pokojów Negi znalazł inne, ukryte i szczelnie zamknięte drzwi. Zapytawszy o nie panią Jakubek, usłyszał od niej, że jest to tajny pokój Kisa i nikomu nie pozwolił do niego wchodzić. Jak tylko Negi go otworzył, oczom jego ukazało się stare biurko, krzesło i zapełnione książkami półki. W biurku znalazł zdjęcia około 100 kobiet oraz część korespondencji Kisa. Biorąc pod uwagę ilość zdjęć kobiet, bardzo możliwe więc, że ofiar było w rzeczywistości o wiele więcej niż te, których ciała zostały znalezione na terenie posesji. Co do samych korespondencji, były ich setki. Ułożone w 74 paczki, tak aby na jedną paczkę przypadały wszystkie listy od tej samej kobiety. W listach tych kobiety zapisywały odpowiedź na ogłoszenie z gazety. Wśród listów znaleziono też 174 oferty matrymonialne, z czego odpowiedź dostały jedynie 74. W znajdujących się w pokoju książkach Negi znalazł też wiele szokujących i przerażających informacji. Między innymi zawarte były tam opisy działania trucizn oraz metod uduszenia.
Zastanawiające było jednak to, że przy wizycie tylu kobiet nikt z Cinkoty nie nabierał wobec Kisa podejrzeń. Było to wręcz niemożliwe. Tym bardziej, że znikały one później bez śladu. Nęki wrócił więc do przesłuchania pani Jakubek. Być może mogła ona wiedzieć jeszcze coś więcej. Po zadaniu pytań o Kisa, kobieta odpowiedziała, że opiekowała się nim od 1900 roku, kiedy to przeprowadził się do Cinkoty. Zeznała, że był niezwykle miły i uprzejmy dla każdego. Miał bardzo łagodne usposobienie. Wydawało się, że nie skrzywdziłby nawet muchy. Kobieta nie mogła więc uwierzyć, że Kis był mordercą. Wierzyła, że to pewnie jakaś pomyłka i osoba odpowiedzialna za to wszystko wciąż grasowała gdzieś w pobliżu. W pewnym momencie Negi przekazał znaleziony przez niego świstek papieru, który okazał się być testamentem Kisa. W nim Kis, sporą sumę swoich pieniędzy, zapisał właśnie pani Jakubek. Kobieta była w szoku. Powiedziała, że nie wiedziała o istnieniu tego dokumentu, że Kis jej nic na ten temat wcześniej nie powiedział. Kończąc tym samym przesłuchanie, Negi rozkazał, aby przesłuchano wszystkich sąsiadów i osoby, które mogły znać Kisa. Każdy jednak zeznał, że był to dobry człowiek. Część z nich nawet stawała w jego obronie. Po skontaktowaniu się Negiego z policją z miast, z których pochodziły korespondencyjne partnerki Kisa, w pewnym momencie detektyw zrozumiał sposób, w jaki Kis zwabiał kobiety w pułapkę. Używał w listach dobrze dobranych i niewzbudzających podejrzeń słów. Zachowywał niezwykłą ostrożność w każdym z listów. W pewnym momencie umawiał się na spotkanie z wybraną kobietą, poświęcając jej całą uwagę i traktując tak, aby czuła się ona kochana. Część z nich była w pewnym momencie na tyle zauroczona jego osobą, że nierzadko wysyłały wszystko, co miały. Tym sposobem zdobywał z czasem zaufanie ofiar. Wybierał głównie kobiety, które mieszkały same i w pobliżu nie miały rodziny ani przyjaciół. Dzięki czemu nikt szybko ich nie zaczął szukać, kiedy zniknęły. Jeżeli któraś z nich stawała się w pewnym momencie nieufna i zaczynała zadawać zbyt wiele pytań, Kis zawczasu szybko ją eliminował. Po zidentyfikowaniu części ofiar i ich tożsamości, udało się zdobyć informacje od osób z nimi związanych. Kobiety chwaliły się nowym partnerem, jakim był Bela Kis, i jego obietnicami małżeństwa. Po pewnym czasie jednak kobiety znikały bez śladu. Uznawano, że być może wyjechały lub po prostu nie chcą nawiązać kontaktu. Z czasem dowodów wystarczyło na udowodnienie Kisowi morderstw aż 30 kobiet. Wydawać by się mogło, że odnalezienie Kisa może być już niemożliwe. Być może już dawno zmarł i został gdzieś pochowany. Wtem nagle, 4 października 1916 roku, Negi otrzymał wiadomość z jednego z serbskich szpitali. Szpitalów poinformował, że Bela Kis zmarł w 1915 roku na tyfus. Wkrótce potem jednak przyszła kolejna wiadomość, tym razem z innego szpitala na Węgrzech. Pisano w niej, że Kis żyje i jest jednym z pacjentów. Nie czekając dłużej, Negi natychmiastowo wyruszył mu więc na spotkanie. Podróż z racji odległości zajęła mu jednak wiele godzin. Okazało się, że wystarczająco wiele, aby Kis uciekł. Jak tylko zjawił się w pokoju, w którym miał się znajdować, odnalazł tam na łóżku martwego mężczyznę, który jednak nie był Kisem. Najpewniej dowiedział się o wizycie detektywa i o tym, że jest on poszukiwany. Być może ktoś mógł go ostrzec. Nie czekając więc, przeniósł na swoje łóżko ciało jednego z pacjentów, inscenizując tym samym swoją śmierć, po czym sam uciekł. Jako że o sprawie Kisa mówiły niemal całe Węgry, wiele zazwyczaj mylnych informacji przesyłano wtedy policji. Raz ktoś widział Kisa w 1919 roku, gdy szedł jedną z ulic w Budapeszcie, innym zaś razem, że siedzi w rumuńskim więzieniu za włamanie je lub że zmarł on w Turcji. W 1936 roku pojawiła się informacja głosząca, że przebywa on w Nowym Jorku i pracuje jako nadzorca budowy. To jednak także okazało się mylną informacją. Mimo, że przez lata policja szukała Kisa, to żadna z późniejszych spraw nie była jednak podobna do tego, co robił Kis. Do samego końca nie udało się go znaleźć. Nie wiadomo, dokąd się udał, ani co się z nim stało. Zarówno więc on, jak i wiele faktów z jego życia, na zawsze pozostanie więc tajemnicą. A co wy sądzicie o sprawie Bela Kisa? Jak myślicie, co mogło się z nim stać? Dajcie mi znać w komentarzach. Bardzo dziękuję, słuchaczu, za twój poświęcony czas. Przypominam też, że wszelkie źródła, z których korzystam przy przygotowywaniu danych odcinków, zawsze podaję w opisach.
Poza subskrypcją kanału na YouTube zapraszam również do obserwowania podcastu na Spotify, a także do dołączenia do grupy i polubienia strony podcastu na Facebooku. Założyłem także profil na Patronite. Dla osób zainteresowanych udzieleniem wsparcia link w opisie odcinków. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!